No nie, wszystko się kręci w lipcu wokół drzwi. Ja Państwu powiem tylko jedno, to są trzecie drzwi i takie drzwi, które się bardzo, bardzo długo otwierały. Pamiętamy wszystkie perturbacje i to, że mimo tej temperatury jesteśmy tutaj, to naprawdę zawdzięczamy grupie osób, którzy z tymi drzwiami się nieźle mocowali, żeby je otworzyć. I myślę, że na rozgrzewkę jeszcze raz brawa dla tych, którzy te drzwi otworzyli mimo tej temperatury. Mogli go realizować niepełnosprawni twórcy. Temu na pierwszym festiwalu i on się jeszcze odbywał w Kinoteatrze X. Tutaj też jest wszystko bardzo fajnie i poziom myślę, że jest wysoki. Bardzo nam się podobał film właśnie ostatni. Jest nas 6 milionów, dokładnie taki jest tytuł, poruszał właśnie problemy tutaj osób niepełnosprawnych i uczestnictwa w kinematografii. Myślę, że były to warte. Rzucił hasłem, niech to trafi szlak. Budzą się już okna, słychać dzwonów śpiew. Kończy się samotność strasznym minusem. I wychodzę z domu, samochodu. Który film się najbardziej podobał? W zasadzie miałem dwa typy. Jeden to był spacer i drugi do dna. Zdecydowałem się na spacer. Myślę, że to żadna tajemnica. Jakiś taki był, no może troszeczkę staranniej wyreżyserowany. Więcej widziałem tutaj pracy reżyserskiej. Podobało mi się to, że mężczyzna, kobieta obalili wszelkie teorie, że nie można razem pracować, że artystycznie można i to na dodatek przy jednym filmie. No co mogę powiedzieć o festiwalu? Rewelacja. Rewelacja dlatego, że tu nie chodzi o ilość filmów, ale chodzi o ich jakość. Rzeczywiście przekonaliśmy się, że młodzi ludzie mają, młodzi twórcy niezależnie mają przede wszystkim coś, czego brakuje często tym starym wygom. Nie boję się tu dodać wyleniałym wygom, mają ostrość spojrzenia, mają po prostu wrażliwość, której można im pozazdrościć i której należy się uczyć. Wiele spośród tych filmów, może nie ze względu na warsztat, ale na wrażliwość, na sprawy społeczne należałoby pokazywać wszędzie i bardzo, bardzo wielu, także profesjonalnym twórcom filmowym, a takiej wrażliwości wszystkim im życzę. Dzisiejszego dnia najbardziej uderzyły mnie filmy o alkoholizmie, dlatego że zostało pokazane to, że ci ludzie są naprawdę wrażliwi i dlatego nie umieją sobie z tym poradzić, szukając wytchnienia w alkoholu. Tacy ludzie jak bohater filmu Do dna bardzo są potrzebni, przynajmniej w Polsce, gdyż się pochylają nad takimi ludźmi i dają im nadzieję, że można żyć inaczej i można żyć bez nałogów i nałóg za bardzo ich nie uwalnia, właściwie w ogóle ich nie uwalnia. A robak nie pływa, tylko, no robak pływa tak naprawdę w tym alkoholu i wcale się nie topi. Dlatego myślę, że dzisiejsze filmy bardzo dają do myślenia i zostawiają jakąś nutkę pozytywną. Muszę stwierdzić, że pozytywnie jestem zaskoczona całym festiwalem. Jest on przeprowadzony dość profesjonalnie. Nie spodziewałam się, że będę się czuła jak w kinie faktycznie. Funkcjonuje, zostawiając na obrazach ślady w postaci przeróżnych przelatujących stad.
ostre brzmienia. No jest. No, czyli to się tu rozgrywa cały czas. Wspinają się u nas osoby z autyzmem, wspinały się u nas osoby niewidome, osoby niesłyszące się u nas wspinały. Wiem, że na świecie są osoby, które na przykład nie mają kończyn, nie mają na przykład nóg, a potrafią się wspinać i robią to naprawdę fantastycznie, na całkiem niezłym poziomie. Przy wielkim samozaparciu brak nóg nie stanowi o tym, że nie mogę się wspinać. Wszystko jest w naszej głowie. Główny Urząd Statystyczny pod koniec 2004 roku przeprowadził na terenie Polski badanie dotyczące stanu zdrowia obywateli. Okazało się, że 16% mieszkańców Polski stanowią osoby niepełnosprawne, co daje nam blisko 6 milionów ludzi. Zakładając, że 1 na 100 takich osób interesuje się filmem lub tworzy filmy amatorskie, mamy wtedy 60 tysięcy osób. W tej grupie mogą znajdować się utalentowani filmowcy, o których nawet nie wiemy, bo z reguły wolimy współpracować z tymi pełnosprawnymi. Bo umówiłem się z nią na 9, tak mi do niej. To ta góra, a ja go nie muszę nic ten mówić, on mi zawsze kupi. Byle, żeby miał pieniądze. Akurat mówi, że w piątek miał, a o Jezu, dobra, już idzie, dobra, to już koniec. To jest takie gówno jak tamto, tam jest iskra, nie? Tamto to się nadaje, tylko dzieci latają, nie? A to jest, kurde, profesjonalny samolot, kurde, myśliwski. O, to jest samolot szkoleniowy. Żyć jak upośledzone małżeństwo. No tak, ale jeszcze zapomniałaś dodać, że można za to rentę brać, nie za upośledzone dzieci. Nie? Za upośledzone dzieci? No. A to strasznie. No i gitara, nie? No tak, ty za siebie, żona za siebie. I za dzieci za jeszcze dzieci, nie? Tak. Kupę pieniędzy, nie? Wziąłem ręcznik. 20-30 lat temu, ale to nie to, że tam non stop, tylko od czasu do czasu. Też masz problem? Masz problem. I masz zamiar z tego wyjść? Wypije 2 piwa, bierze szajba. Jak się nie biją, to jadą gdzieś coś opierdzielić, no. I pali się normalnie do filtra, chłopie. I to jest prawda. Wtedy pędzili do roboty, a teraz nie pasuje, to uciekaj. Raz w tygodniu wycieczkę robię z Raciborza rowerem, ponad 30 km. Dojeżdżam tu nad jezioro w Dębowej. Są fajne widoki, tu są zamarznięte teraz jest, ale dla, powiedzmy, kondycji i
no jakby to powiedzieć jeszcze, dla rozrywki to sobie przyjeżdżam i siadam na mojego rumaka i kręcę i po drodze sobie śpiewam. Całkiem inaczej ten świat wygląda z roweru, jak się jedzie. No i przyjeżdżam tu, a tu już koleżanki, koledzy czekają, uśmiechnięci, śpiewamy, wchodzimy do wody, każdy coś, jakieś kawały się opowiada. Bardzo fajnie jest, ale to trzeba mieć trochę pod sufitem nierówno.